Cześć, siemano, z tej strony Ratel. Wtrącę się tak przed filmem, zanim zaczniecie oglądać. Wyniki giveaway od razu podaję, bo w filmie tego nie było. Nie spodziewałem się, że wstawię to z Heavy Rainem. Jednak no wyszło jak wyszło. Także tak, pierwsza osoba, którą wylosował bot, to jest Krzysztof Kościuk, także gratuluję ci bardzo serdecznie. Następna osoba to Kebaneba, bardzo ci gratuluję, udało ci się. Jesteś na drugim miejscu, więc będziesz jako drugi losować. Trzecia osoba to jest Jan Włodarczak, bardzo ci gratuluję, Janeczku. I czwarta osoba w giveawayu to Wilczkur, gratuluję. I to generalnie tyle. Wszyscy napiszcie do mnie na maila. Maila macie podanego w opisie, w każdym filmie, w tym także możecie wejść do opisu i zobaczyć maila. Napiszcie do mnie na maila i ja już wam albo inaczej się skontaktujmy, zależy, czy macie mnie gdzieś na Discordzie, czy nie. I się skontaktujemy, będziecie losować numerki i wtedy zobaczymy, co wygraliście. Także trzymajcie się. Cześć. Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w nowej seryjce na kanale Heavy Rain. Mam nadzieję, że wam się ta seria spodoba. Kilka osób mnie tam prosiło, żeby zrobić serię z Heavy Raina, także leci. Jest już ta gra, była ta gra już ogrywana, ale wyszło, dzisiaj jest premiera na PC, dzisiaj w sumie 26 czerwca. Ja postaram się wystawić tak 26 czerwca ten film, ale może być tak, że nie zdąży się zrenderować, więc może być 27. W każdym bądź razie nagrywam podczas premiery. No i dobra, zaczynamy. Tutaj już mam niby prolog, ale nie oglądałem go nic, bo od razu mi przyłączyło, jak ustawiałem opcje, tam jaki język, jaki poziom trudności. Wziąłem najwyższy z tego, co zrozumiałem. Także mam nadzieję, że sobie dam radę. No i dobra, i nową opowieść klikamy, bo niestety od razu mi zaczęło. I dobra, cyk, zamykam się. Bo tutaj jest chyba jakiś filmik. Sobota. No na razie nic się nie dzieje. Myślałem, że będzie jakieś dialogi będą. Przytrzymaj lewy przycisk i przesuń mysz, żeby wykonać ruch. Podoba mi się takie sterowanie, naprawdę. Spróbuj zrobić to powoli i patrz, jak kontrolujesz tempo animacji. Powoli. Czyli przytrzymać i leciutko. Okej. Okay. A mogłem w dół? Nie sprawdziłem, czy mogę w dół. WASD. No już. O kurde, ale będzie mi się dziwnie chodzić. Bez kitu, ale nim się dziwnie chodzić. Tutaj jest troszeczkę wolniej. Dobra, tak, tak. O kurde, ale podoba mi się ta sterowność. Miałem się ubrać? Nie, to dobrze. Nie wiem, co mam zrobić w sumie. Miałem chyba wyjść. W każdej chwili możesz posłuchać myśli swojej postaci, przytrzymując prysznic, tak? Wezmę prysznic i ubiorę się, zanim zejdę. Aj, o, podoba mi się to. Dobra, zdjęcie zobaczmy, co to jest. On chyba z jakąś małżonką. Mogę tutaj zobaczyć, co się dzieje, czy będzie mi tak... O, cyk, udało się. Wyszliśmy na zakupy. Po południu odbiorę chłopców ze szkoły i wrócę do domu, żeby zacząć szykować urodziny Jasona. Nie przepracuj się. Kocham cię. O, czyli jednak my nadal z nią jesteśmy. Myślałem, że coś się stało, jakaś tragedia. Ale jeszcze pytanie mam. Trochę mi się nie podoba, że nie mogę... Generalnie nie widzicie tego, bo ja aktualnie myszką strasznie ruszam na prawo, żeby widzieć, co tutaj jest obok ściany. Nie, bo nie podoba mi się jakby perspektywa, z której chodzimy nim, ale dobra. Głupio to wygląda u mnie. Dobra, czy ja tu coś mogę jeszcze zrobić? Tu nie, tam mogłem wyjść, jeśli dobrze widziałem. Oj, dobra.
Cyk, nie widziałem strzałeczki. Okej, okay, wyszedłem. O, mogę się wychylić czy zeskoczyć, bo ja nie wiem. I cyk. I cyk. Aha. No to jeszcze raz. Pomyślisz o czymś? Pomyśl o czymś. No halo. Myślałem, że w każdej chwili mogę. No okej. Okay. Dobra, to weź to może zamknij. Albo niech się wietrzy. Nie, podoba mi się ta sterowność, naprawdę. Co do ruszania rzeczami i otwierania. Tu już nic nie ma, dobra, to wychodzimy stąd. I cyk. Wow, co to za klatka. Pokaż klatkę. O, ptaka macie. No wcześniej nie ten, nie ćwierkał. Gdzie my jesteśmy? O, w pokoju dzieci. Piłeczki. Przyczyna się wymagających refleksu i precyzji musisz jak najszybciej uścisnąć wskazany przycisk. Powiedzcie, że będą cyfry same. Cyk. A! Kurna, nie same cyfry. Jeszcze raz. A. D. S. W. A. Dobra, jak takie będą, to git. Ej, o nie! Dobra, tak nie git. Dobra, już starczy. Mogę odłożyć? Dzięki. Fajne! Elegancko. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Mogę wyjść? Nie mogę. Tutaj coś zostawiliście? Nie. Mogę z łóżkiem coś zrobić? Nie, dobra, za dużo interakcji szukam ewidentnie. Fajnie, że jest taka rzecz. Naprawdę fajnie rozbudowana gra. Tego bym się nie spodziewał. O, trafiłem tutaj chyba, gdzie miałem nawet. To jest... Aha. Kiedy pojawi się ten symbol, przytrzymaj lewy przycisk i powoli przeprowadź czynność używając myszy. Cyk. A nie mogę szybko? Pyk. Aha, dobra. Nie mogę. Ej, za szybko? Jeju. Ale pan delikatny jest. Ja muszę tak wolno. Dobrze, że nie całość, bym się zabił. Dobra, już. Super. O Boże. Za szybko? No to teraz przytrzymuję. Idę powo... No nie mów mi, że za szybko. A teraz za wolno. Kurna, i teraz za szybko, prawda? Kurna, robię to powoli, no. Przysięgam. O Boże, ale mnie to irytuje. Jak ja mam to zrobić? Lewy. Ruszam leciutko myszką i mi cało załadowuje. To ja nie wiem. Dobra. Przytrzymam raz. Dobrze, powiedz, że dobrze. Jezu. Błagam, nie róbcie mi misji na to, bo się zabiję. Dobra. Wow. Ale. Ja nie mogę. Dobra, umyjmy ząbki. Elegancko. O, cyk. Grafika jak okej. Okay. A nie, czekaj, przytrzymaj lewy i prawy, dobra. O, szoruj, ta jest. O, teraz dół, ta jest. O, cyk, ale łatwo. Zamki umyte. No i elegancko. Dobrze, a więc mieliśmy wziąć prysznic. W sumie mogliśmy to zrobić w innej kolejności. Czy
Obróć głowę, aby sprawdzić dostępne czynności, użyj myszy. A, dobra, no. Tu jest ręcznik. Ja tu nic nie mam, ale w drugą stronę. Myślałem, że się obrócić o 360 stopni. Dobra, to się rozbieraj. Bierz prysznic, ziemek. Żebym ja nie musiał nic cenzurować, proszę, no będzie słabo. Dobrze. Dobra. Czyli tak jak wcześniej. Ten ręcznik to chyba jakiś ten. Nie wiem, dziwne te dźwięki. Jak papier ścierny trochę mi się skojarzyło. Dobra, nie wiem czemu. Okej, okay, jestem ogarnięty, tak? Myśl, ubrania. Przebudzony? Co znaczy przebudzony? Nie ma to jak odświeżający prysznic. Czas zacząć dzień. Okej, okay, i teraz ubranie. Odświeżyłem się, pora się ubrać. Co my tutaj mamy jeszcze? Kibelek jest. No dobra. Nie wiem po co to robię. Nie mówi mi nic o tym, ale dobra. Mogę tak ciągle? Nie, myślałem, że ten... Ale dobrze, spuścił wodę. Control, aby przełączyć widok z kamery. Lewy control. No dobra, ale to coś... Tak, to zmienia. Oj! Ojej, w ogóle coś mi się pokiczkało. Dobra, no to otwieramy. Cyk, cyk. O. A co my tu mamy? Eleganckie spodnie. No dobrze. O, krótki rękawek. Myślałem, że jakąś koszulę założymy. Z długim. No to co teraz? Praca. Mam trochę czasu, zanim wróci Grace z dzieciakami. Lepiej trochę popracuję. Okej. Okay. Jak teraz zmienia? Nie, to mi nie pomaga. Dobra, to mi tutaj pomoże chyba. Nie, to i tak samo widzę. Nie wiem, jak jest lepiej. Naprawdę nie widzę różnicy za wielkiej. Ogród. Super pogoda. Może tak wyjdę na chwilę do ogrodu? Nie przeczytałem tam, o co chodzi z myślami postaci. A, to nie jest ogród. Myślałem, że to jest ogród, dobra. Ojeju. Pić mi się chce. W lodówce powinien być sok. Telewizja. W telewizji leci coś ciekawego? Kurna, nie mogę wyjść. Odsapnę sobie trochę na kanapie, póki Grace i dzieciaki nie wrócą. Już pora obiadu. Grace z dzieciakami wrócą lada moment. Ty co? No to jak ty chcesz odsapnąć? Jeju, ile tu jest rzeczy? Mam nadzieję, że Grace kupiła prezent dla Jasona. Gdzie jest lodówka? Gdzie lodówka, halo? Muzyka. Może puszczę muzykę? Dobra, dużo rzeczy naraz, ale ja nie wiem co gdzie jest, wiesz? Ja tu pierwszy raz u was zabiłbym jestem. Za kubek kawy. To kubek kawy czy sok, bo ja już nie wiem w sumie. Dobra, cyk. Mamy tutaj winogronka. Uhuhu. Dobra, ale się nie odsuwaj od tego. Co tutaj mamy? Płyn do zmywania? Nie. Oj, sorry. Ja się będę tak patrzeć, póki nie puszczę, tak? Czy nie? Tak. Tak było. W lodówce miał być sok. Z tego co pamiętam... Dobrze pamiętam na pewno. Jest sok. Mieliśmy wziąć sok. I cyk. Pi. No przecież dwa trzymam. No dobra.
jeszcze musisz wstrząsnąć, dobra. I cyk. Aha. Mocny soczek. Chwila, zrobię małe cięcie, czy mi się głos nagrywa. No okej, nagrywałem się. Dobra, chciał kawę. Cyk, kawa. Mamy kawę. Ej, sorry. Muszę powoli, tak? Nie, muszę przytrzymać. Dobra, to na szczęście nie to. Gdzie jest muzyka? Może tak, o tutaj coś mamy. To jest zabawka, to pewnie gdzieś na miejscu dłużymy. Czy zacznę się bawić? Odłóż na miejsce, chciałem tylko sprawdzić, nie baw się. Dobra, duszno. Ale tu duszno. Przyda się trochę świeżego powietrza. No okej, tu jest lustro, tak, dobra. I tu mi się nic nie a tu mogę otworzyć, prawda? Cyk. Nie, tylko patrzę? Kurde. Tylko patrzę. Co jest? Ej, no nie skończyłem, miałem się zrelaksować. Halo. Przed telewizorem. Weźcie, wróćcie. Ej, spokojnie, bo mnie przewrócicie. Twój wielki dzień, co? Jestem już dorosły? 10 lat to jeszcze za mało, ale niedługo będziesz... A mogę już prowadzić? Na to będziesz musiał jeszcze trochę poczekać. Ethan, mógłbyś mi pomóc? Już idę. A nie Ethan? No ale dobra, nie będę się żebrać. Przy czynnościach wymagających synchronizacji musisz przytrzymać wskazane przyciski. No to chyba wiem. A. O Jezu. A jakbym upuścił... Jeju, korci, żeby teraz puścić te przyciski, nie? Ale boję się, że... Od samego rana tak wariują. Co źle było. Ludwo ich upilnowałam na zakupach. A co u ciebie? Zdążyłeś popracować? No nie. No nie bardzo. Próbowałem, ale coś mi nie wychodziło. O Jezu, przepchnęła mnie! Mam nadzieję, mnie. Że mnie natchnie, bo w przyszłym miesiącu mamy przedstawić plany klientowi. Mam milion rzeczy na głowie. Nie ma mowy, nie zdążę przed przyjściem kolegów Jasona. Możesz mi pomóc? W salonie w kredensie powinny być talerze. Ok. Nie ma sprawy, zajmę się tym. W salonie... to jest salon? Ej, ja muzykę nam włączę, dobra? Bo ja miałem muzykę włączyć. Nie denerwuj się. Zaraz przyniosę talerze. A muzyka spoko. Jak na razie. Dobra, dzwoniłbym. Ethan, przecież prosiłam cię o przygotowanie talerza. No już. Zapomniałem. Są w kredensie w salonie, tak? Tak, są. Drzwiczki się zacinają. Trzeba je szarpnąć. A co ty bierzesz teraz w swoim domu, że nie wiesz, że trzeba szarpnąć? Bez obaw, nie mam zamiaru narażać się na niezadowolenie twojej matki. Hej, Ethan! Obiecałeś, że będziesz uważał. Przepraszam, będę delikatny. Przecież co ja zrobiłem, no... Postawiłem tylko delikatnie talerz. Ten taki krzywo trochę rozstawiony, tak mi się wydaje. Nicy. No! Jak źle było! Normalnie postawił. Dobra, co jeszcze mam? Wyjdę na zewnątrz pobawić się z młodymi. Ale wyłącz muzykę, bo ona się średnio wpasowuje w nasze rozmowy chyba. Chociaż jest to jakiś klimat niby. Dobra, to wyjdę na razie do młodych. Gdzie są... Gdzie jest... Nie mogę trafić! Były drzwi otwarte i zamknęły? Chyba tak. Dobra, idę.
Jestem. Gotowe! Jestem wolny jak ptak! Hej, macie 5 minut, dobra? Musicie coś zjeść, bo zaraz przychodzą wasi koledzy. Dobrze, zgoda, mamo. Kto idzie pierwszy? Ja pierwszy! Nie, ja pierwszy! Ja. Spokojnie, chłopaki, każdy zdąży. O Boże, mam wybierać? Ja pierwszy! Ja pierwszy! Nie, bo ja! Kto ma lepszą bluzkę? Ty masz czachy. Dobra, Jason, zróbmy ten helikopter. O Jezu, jak rzucę dzieckiem! Dobra. 3, 2, 1. Dobrze robię? Tak, miałem kręcić myszkę chyba. Kręcę. Teraz jest moja kolej, teraz ja! A temu co będziesz robił? Noszon, gotowy? Zaczynamy! Zium, zium! I w budynek! Lecimy! O, w kwiatki! No nie udało się. Misja nieudana, no to nie wiem. Po zjeżdżalni! Po zjeżdżalni, po pijanemu! O nie mogę. Niewidzialna ściana. No trudno się mówi. O, już? Aha, ja muszę na miejsce odstawić. Wykręcamy. No wykręć tam. No i cyk. Chodź, tato, pokaż nam, jak jesteś, jaki jesteś silny. Uwaga, trzymajcie się. O Boże. Przy czynnościach wymagających siły lub szybkości musisz wciskać wskazany przycisk wielokrotnie. Dobra. Dawaj. Nie ładuje mi się ten przycisk, więc trochę się boję, że ten... Że robię to za mało, za słabo. Okej. Okay. Żebyś w przyszłości nie musiał pokazać, bo wtedy już na pewno nie dasz rady. Oho. Tym razem nie uciekniesz! Zapłacisz za wszystkie zbrodnie, złoczyńco! Ha! Poddaj się, słabeuszu! Przy czynnościach wymagających refleksu i precyzji musisz jak najszybciej wcisnąć wskazany przycisk. No ale ja zabiję dziecko, jak będę chyba szybko się ruszać, dobra. Cyk! A dobra, myślałem, że naprawdę mocno. Poddaj się! Zwyciężyłem! Uważaj! Atakuj! Mam mu się dać w końcu, bo nie wiem. Ja nie wiem, czy mam mu się dać. Dobra, teraz nie klikam. Zobaczymy, co się stanie. Dobra, chyba dobrze zrobiłem. Nie, jeszcze jak? Dalej walczymy. A, muszę klikać, kurde. Okej. Załóżmy, że to specjalnie zrobiłem. Ale dzieciak jest dobry. Okej. Okay. Mam nadzieję, że tak miało być. Dzieci, jedzenie! Idziecie? Idziemy! Zgaduję, że można to było zrobić na dwie sposoby, że po prostu by przegrali ze złoczyńcą chyba, nie? Coś takiego. Chyba, że i tak by im się dał, bo ja nie oglądałem nikogo wersji, jakby to wyglądało. Pierwszy raz widzę tę grę tak naprawdę. Dobra, trafiłem. Sean? Obiad gotowy? Pójdę po niego. O Jezu. No co, jak się... No, naprawdę jesteś taka... Tak odsunięta? Że nie mogę przejść? Mogę zmienić ten widok? O, mogę, super. Ale to chyba sam mi się zmienił akurat. Gdzie jest obiad w piekarniku? Gdzie jest obiad? Czemu Shona nie ma przy stole? Sprawdźmy, gdzie może być. Aha, ja nie jestem Sean. Boże. No to na górze, tak? Szukamy Shona. Cyk, 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 cyk. Ethan, idź proszę po Shona. No i... całkiem wystygnie. Ale on jest na dworze, czy jak? Bo oni wbiegali chyba, nie? Do środka. O, mam go.
Dawn? Co jest? To Merlin. Nie żyje. To przeze mnie, zabiłem go. Nie mów tak, synu. To nie jest twoja wina. Zrobię wszystko, żeby tylko znowu żył. Słuchaj, Sean. Tak już jest. Pewne rzeczy po prostu muszą się dziać. Nawet kiedy tego nie chcemy. To nie fair, tato. To nie fair. Wiem. A jeszcze z rana sobie śpiewał, no. Oj. Jakieś dziwne ucięcie. Okej. Okay. Już chyba, że coś się zepsuło. Bardzo dziwnie ucięło ten dźwięk. Czekamy na ciebie, prawda, Jason? Chodź, kochanie. Czy ty nie patrzyłeś na scenę i właśnie ci... Ja pierdyle. No ej, nie blokuj mnie! Mogę biec? Czy ja go tam nie widzę? Czy to on? Jason! 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 To on czy nie on? Bo ja nie widzę. On miał chyba zieloną bluzkę, nie? Ale nie miał takich włosów. Jason! O! Nie możesz nigdzie sam chodzić, dobrze? Dobrze, znalazłem go. Ty się zgubisz w tym tłumie. Tato, kupisz mi balona? Bardzo proszę. Tato, no proszę, kup mi. Dobrze, kupimy ci balon. Super! Siemka! Jak cię na imię? Jason. Jaki balon byś chciał, Jason? Ten czerwony. Trzymaj. Faktycznie różnią się te balony od siebie. Nie tylko kolorem, wszystkim. $2, proszę pana. Jason, zaczekaj, zaczekaj na tatę, synku. Zgubisz mi się. Ty, kurde, bo ja nie wiem. No, płacisz mu czy nie? Ziomek, nie wiesz, gdzie masz portfel? Ja pierdyle. Reszty nie trzeba. O Boże, to było takie na czas, teraz mi się zgubił. Żeby nie było, można spokojnie przymierzyć butów. Gdzie jest Jason? Był tu jeszcze przed chwilą. Kupowałem mu balon, odwróciłem się na chwilę, a on zniknął. Zniknął? Jak to możliwe, że zniknął? Zostań tu. Poszukam go. Zaraz wróci. Mogę już biec? Jason! O, teraz jest na poważnie, no. Jason! Kurna, Jason! Tym dzieciom naprawdę odwala. Jason! Ludzie mają wypierdzielone, że krzyczę z dzwon dziecka. Zamiast jakiś się zapytać, nie wie chyba do sklepu, nie? Jason! Zamiast się zapytać, co się stało. Jason! O Jezu, nie podoba mi się to. Przesuń się pan. Gdzie mógł pójść? Mógł schodami? Ja mogę schodami czy nie? Mógł. Widzę go, widziałem go chyba. Jason! Widziałem go tam kątem oka gdzieś. Tylko teraz już go nie zobaczę. Tam jest. Kurwa! Jason! Hey! Jason!
Ej, gdzie był ten balon? Tam. Jason! Nie, ej, to nie jest ten balon, nie no. Kurwa. Stop! Obróćmy się. Tam jest balon jakiś. Jason! Kurna. Jason, ale napędziłeś mi strach. No i dupa. Boże, czemu jest taka dziwna jasność? Jason! No przejdźcie! O Boże. Dobra, to jest... To on chyba. No ej, przecież go widziałeś chyba. Cholera. Cholera. Tam jest, no. Jason! Tato! To co go wołałeś? Wyglądało to teraz tak, jakby udało mu się, ale dobra. Po co on go wołał, kurde? Było poczekać, aż auta przyjadą, albo będą wystarczająco daleko, żeby samemu podbiec do niego, no. To było głupie posunięcie, naprawdę. Nie wiem, ile to się już w sumie nagrywa. Więc skończymy, myślę, już tutaj. Jak tylko będę mieć władzę. Bo aktualnie są jakieś te... scenki. Ja jeszcze ogarnę, o co chodzi z tą jakością. Sprawdzę też, czy jest lepsza grafika, czy może ja mam jakąś słabą grafikę ustawioną. W co wątpię. Ale wolałbym się upewnić. Dobra, jest od tamtego czasu leje deszcz ciągle, tak? Żartuję sobie. Watch children. Czemu widzimy tych ludzi? Już mi naprawdę się robi gorąco w tym pokoju. Nagrywam to z rana, żeby było jak najchłodniej. Ale... to mało daje. Prolog przeszliśmy po prostu. Dobra, to chyba na tym już ty będę się mógł żegnać, bo to jeszcze trochę zajmie. Także to by było na tyle. Jeśli wam się spodobało, to wiecie, co robić. W niedzielę, ewentualnie w poniedziałek, jak coś się stanie w niedzielę, czego się nie spodziewam, będą już wyniki giveawayu na te 3 gry Steam i PaySafeCarda. Jeśli wam się spodobało, to wiecie, co robić. Łapka w górę, komentarz. Ja będę kontynuować, jak będzie wam się podobało. I chyba jeszcze będzie cutscenka, to ją obejrzymy i tyle. Czy już mogę się ruszać? To jest szpital, czy nie? To jest chyba... nie wiem, co to jest. To jest szkoła.
Cześć, Sean. Cześć. Sean jest też w żałobie. Dobra, to już tutaj mam władzę, także będę kończyć. No i widzimy się w następnym odcinku. Jak chcecie, to wiecie co robić. Powtarzam to po raz drugi. Trzymajcie się. Cześć.